środowisko tak trochę się wzburzyło wtedy, kiedy pan Daniel Olbryski przyszedł do waszego serialu. To z powodu pieniędzy? Ja nie wiem, jakby nie mam... Ale wiesz, czy ludzie z takim doświadczeniem, z takim życiorysem, zasłużeni, powinni iść na starość po prostu do telenoweli, mówiąc brutalnie? Nie wiem, no to ja nie jestem od oceniania, co ktoś powinien robić, a czego nie powinien robić. No zrobił to, bo widocznie miał ochotę, no nie wiem. Nie, w ogóle nie daję sobie prawa do oceniania takich wyborów, no. Jakie ja mam prawo oceniać kogokolwiek? Dobrze, a gdybyś ty była na jego miejscu, to jak byś zrobiła? Odrzuciłabyś propozycję, czy przyjęłabyś propozycję? Mam 35 lat, nie mam 60 czy więcej, więc trudno mi powiedzieć. Ale gdybyś nie miała takich doświadczeń, że nigdy byś nie grała w żadnej telenoweli? Tylko w teatrze, w ambitnych produkcjach? Ale nie jestem w takiej sytuacji, więc ja nie będę gdybać, no, bo gdybym miała 1,80 m, to bym latała tu dzisiaj po wybiegu, no. To można sobie tak gadać, wiesz, o dupie Marynie, no, to nie... To nie jest pytanie, na które się da cokolwiek odpowiedzieć mądrego, bo ja po prostu nie mnie oceniać, no. Ja nie wiem, co ja bym zrobiła, gdybym miała 60 lat, wąsy, brodę i ogon. No nie wiem, no. Postać Ryśka, ten pan Cyrwus, prawda, odszedł rok temu. Jest to taka rola, która jest do dzisiaj oceniana, szufladkowana. On chyba do końca życia będzie się kojarzył. No. Czy z twoją rolą jest podobnie? Jesteś bardzo kojarzona? Podejrzewam, że tak. Nie wiem, bo się tym nie zajmuję. Bardzo dużo pracuję w teatrze i to jest coś, co jest moją codziennością. A tam gram Sonię w Dostojewskim, mówię wiersze Szymborskiej, gram sfrustrowaną matkę Polkę. No po prostu nie wiem, stripteaserkę, mam mnóstwo różnych ról, więc jakby nie zajmuję się tym, kto jak mnie identyfikuje, bo robię swoją robotę. A czyli rozumiem, że masz bardzo duży rozrzut ról, a można wiedzieć stripteaserkę w jakim przedstawieniu? W Zaświatach, czyli Czy pies ma duszę, w Och Teatrze. Trudno jest grać taką rolę? Nie rozbieram się, bo nie na tym polega ta rola. Spektakl jest o trzech dziewczynach, stripteaserkach, które po prostu miały wypadek samochodowy i lądują w Zaświatach. Więc jest kompletnie nie o tym, o czym mógłbyś sobie wyobrażać, że jest.